Siemaneczko, z tej strony Tadek, witam was w grze Assassin's Creed Valhalla. Zajmiemy się dzisiaj misją, wydaje mi się poboczną, a może nie, pochodnia w mroku, tam gdzie Sven zmarł i idziemy do Tovi z nią porozmawiać. Może powinienem zrobić jakąś ucztę, to bonusem dostał. Muszę uważać na Hightamen, nieważne do tego. Asasyna, żeby do niego tam nie wpaść, bo on też coś chce. Do niego się podbije później najwyżej. Zobaczmy, gdzie tatowi jest. Dobra, widzę ją tutaj. Podbijemy do niej, pogadamy. I don't know how to draw. Tovi. Eivor, it's Sven. He passed while I was away. Tovi, sorry, I wasn't there. No one was. We had planned to brand Tekla's barrels that morning, and we talked about what we might have for supper. And when I went to collect him, he was in his bed, sleeping, I thought. But he was already gone. I'm sure he went in peace. But he went with plans. Things he wanted to do, things he meant to do. His death was so empty. Not like in our stories. Life is not a story, Tovi. It is a fractured shout, unguided by verse. Most of us meet untidy ends. If we knew the shape of our stories before we lived them, we would hardly attempt to live them. I would have given anything for another day with Sven. Even a wordless one. He was not ready to go. Thank you, Eivor. I need to get home. Be strong, Tovi. And know you are valued. To była długa misja. I am sorry I was not here to see you off, old friend. Dobra, czyli idziemy do tego templariusza. Myślałem, że tu coś dłuższego będzie. Się nastawiłem. No dobra. Hightamen, czy Hightamen, no nieważne, idziemy z nim pogadać. Zobaczymy, co nam powie, albo czego się dowiedział. The order has been purged from London. For now, they hold no power there. That is good news. And I would celebrate, but for the fact that Jorvik now suffers from the same infestation. Jorvik is a city under Norse control. I should have less problems finding allies there. That is a hopeful way of seeing it. Speak to Ranvi when you wish to travel there. Do you need something? Ja przypadkiem tam już nie byłem? No, nie mam, dobra. I have to go. Then go in peace. I have to go. Then go in. Dobra. Wiecie, czym się zajmiemy? Zajmiemy się tym zadaniem z tym legionistą. Coś takiego było. O, odwieczna rywalizacja. Chyba w Londynie akurat było. Może nie? Nie, to jednak nie tam. Czyżby gdzieś bliżej? Tu to jakieś proste zadanie, czy to samo? Gdzie to zadanie jest? Zaraz zobaczymy, w którą stronę mam się popatrzeć. Kurde. Ja chyba przez przypadek koło niego przebiegłem kiedyś. Przez to mi teraz nie chcę pokazać, gdzie to jest. Pięknie. Pięknie, pięknie. Dobra, zobaczmy. Najwyżej weźmiemy na warsztat Lunden i załatwimy tutaj misję poboczną, jak już tu jesteśmy. Ale zdawało mi się, że... Kurczę, no. Show me what lies ahead. Gdzie ten ziomek jest? No niedobrze, mi się wydawało, że to gdzieś... Dobra, ja tu zacznę misje poboczne w takim razie robić. Ich tu jest i tak tylko 4, widzę, raz, dwa, trzy, 4. I tam jakaś jedna tajemnica i do tego mnóstwo jakichś drobnych monet. Zobaczmy. O, tam coś jest. No nic, w takim razie załatwimy Lunden, jak już tu jesteśmy. Srebro i materiały budowlane.
Dobra, zobaczymy. Może on jest po prostu jednym z tych, właśnie niebieskich kropek w tym momencie. Więc... A to jeszcze się przekonamy. Do góry mam wejść? Czy nie? No nie, pokazuje mi do góry, żeby wejść. No to zobaczmy. Teraz, żeby do środka? A, czy coś w środku chyba jest? Kurde, panie. Burry's balls! That is foul! To chyba trzeba z tym uważać. A jak rzucę znowu, to to znowu wymiotuje? Ale bez sensu. A jak rzucę to na dworze, to co, zżygają się wszyscy? Nie. To jeszcze więcej tego jest. Co my w ogóle mamy tu zrobić? Może rozbić to tutaj trzeba. To jest tego jeszcze więcej, ale nie wiem, co. Nie, to złap. Nie wiem, po co ja to robię tak naprawdę, ale okej. Mogę tu od razu przejść. Więc jaki jest sens? To coś do rozwalenia, czy co? Zakład transportu Garum. Robotnicy poszukiwani. Potrzebujemy krzepkich mężczyzn i kobiet do naszego magazynu. Każdy robotnik otrzyma 50 sztuk srebra tygodniowo i dwie darmowe butelki Garum. No ale to mi nie wyjaśnia, co ja mam tu zrobić w ogóle. Oh, this place is cursed. I never should have entered. Dziwna sprawa. Oh, this place is cursed. I never should have entered. No nie rozumiem, o co chodzi. No dobra, rozwalę tego stopnika. Oh, this place is cursed. I never should have entered. No, jak to porobiłeś, to ci nie przeszkadzało. No dobra. Kurde, no nie wiem tak naprawdę po co ja tu wlazłem i co ja mam tu zrobić. Czy jakaś misja była, ja jej nie zauważyłem? W sensie, znaczy nie tyle nie zauważyłem, co... Nie wiem, co mam teraz zrobić. No i co teraz? Nie wiem. Dobra, wyjdę stąd najlepiej. Zobaczcie, że ślad za mną to zostawia. A, dobra już. Ściekło to za mnie. No dobra, to idziemy tam. Po pani bez nosa wejdziemy. Aha, teraz się podpalę. A, nie zdążyłem. No więc zobaczmy to miejsce w takim razie. Tamto nie rozumiem w końcu, co mam zrobić. Dobra. Okay. Tu może mi ktoś coś wyjaśni, co mam robić. Nie
Dziennik, to straszne. W historii ludzkości nie wydarzyło się nic gorszego. Ministerzy zerwali więzi przyjaźni i poezji. Podobno to wszystko wina tej przeklętej Ostryd weszła między nich i sprawiała, że Cynewulf i Jasne rzucili się na siebie jak dzikie psy. Mogę tylko pogrążyć się w żalu i mieć nadzieję, że nadejdą jeszcze dni dobrej muzyki. No ale tu też bez sensu. A, no i co? No okej. Okay. No. I co, miś kogoś zabić? Nie bardzo rozumiem. Dziwna sprawa. Tak jakby no... No niby są te zadania tutaj, ale ja nie do końca rozumiem, co ja mam tu w ogóle robić. No dobra, idźmy, zobaczymy do następnego. To bez sensu jest trochę. No i jedno w sumie zostało jeszcze, bo nie widzę tamtego. No tu jeszcze coś jest, okej. Wejdźmy, zobaczymy. Mam tam jakaś kasa i surowce. Sobie to weźmy. Ale dziwne, no. Takie bez sensu trochę są te zadania, bo nie mam pojęcia, co mam zrobić. Jak znowu, jak to też nie będą działać, to nie wiem. Upolujemy może kogoś z zakonu wtedy? No bo to akurat jest dziwne. Ten gość na pewno gdzieś był. Ja chyba gdzieś przychodziłem przy którejś misji obok niego akurat. No, mam do... O, to on chyba był. I have a friend who needs that little Roman man you have. Octavian of London. I've a guess who your friend is. And no, Osbert cannot have his greasy pedestrian fingers on something so exquisite. Osbert? Oh, that is delicious. Yes, Osbert. A name fit for a poor failure. It'll cost a cow's weight in silver to get it in his hands. O, patrzcie, mam piąty poziom i mogę to skorzystać teraz z tego. Fan of Rome, I see. I am too. Unique methods of torture. Crucifixion. Bronze bull. Where I am from, we have the Eivor. Nose lopped off, skin flayed, teeth carved out to wear as a necklace, then left to the birds. How much again? Free of charge. Let me just grab it for you. Aha. I w taki sposób udało nam się załatwić misję z posągiem, rozumiem. Gdzie ten doskonały legionista? No nie rozwalajcie mnie, że to jest... No. Po pierwsze, to nie wygląda jak legionista, przynajmniej dla mnie. Czemu oni mają... To nie byłby legionista. No gdzie? Legionista z brodą. I'll have to take this back to Osbert. Dobra. Zobaczmy sobie to jeszcze jedno zadanie. Zwróć posiąg legionisty Octavianowi. Tak też zrobimy. Ale to zaraz. To jeszcze ta misja, zobaczymy co to jest. Doskoczę do mostu? Nie, nie doskoczę. A, przynajmniej do wody nie wpadłem. Tego i tak, tego w sumie chciałem najbardziej uniknąć właśnie. Wpadnięcia do wody. No, to się co dzieje, widzę. Aha, spoko. Zobaczmy. Na brzeżu ktoś tutaj jest. O, warloga gdzie można zagrać. Dobra, zobaczmy. This harbor houses sunken treasure? Yeah, the current's too strong to pull the wreck out, so we're left to lament the loss. You interested? I am a strong swimmer. I fear no cold, current or drenger of the deep. Then by all means, we can scrape together a reward fit for the cargo's rescue. Dobra. Czy ja czasem tego już nie wyciągnę? Nie. O dziwo nie.
Where? It must be the corpse of the Golden Sparrow that merchant mentioned. Trochę brązu, ale przemoczony list. One chest with treasure, another with this fuddled message. I wonder if it has preserved its message. Zobaczmy w takim razie, czy ja mogę z tego skorzystać i to przeczytać. Zobaczmy. Gdzieś niżej raczej będzie. Tu nasze iniki, 10 tych. Tu kolejny wzór tatuażu. Złom. O, tu coś mamy. Sternik. Ciągle zabiera mi za dużo towarów. Niech ten drań spróbuje zabrać mi pieniądze, gdy wcisnę je do krowiego brzucha. A, tutaj o kimś, kto już nie jest z nami. Dobra. Trzymajcie. A message in a bottle? Wise. Hid a necklace in a cow's stomach. Guess you'll have to go fishing for the rest of the treasure. And one weapon for that. Aha, w sensie, że to dobrze, że mam wędkę. W sumie nie udało. Nie próbowałem jeszcze łowić, wam powiem, na wędkę. Podciąć rybę, gdy chwyci przynętę. No kurczę. Zaraz zobaczymy, jak to działa. On dziabnie to? Come now, you little scaled cowards. Pull on my line. Aha, mam naciskać chyba. Kurde, z łuku było łapać i tyle. Nie wiem, jaka jest w sumie oznaka, że... Jest napięta ta. Kurde, ciężko będzie mi ją tak odpłynąć. O, kawał rybia. Slippery bastards. O, mamy. Must be the necklace. Mintaj duży. That is a lot of silver. Why shouldn't I keep it? Nie chcę. Trzymaj. I have the treasure you seek. Do you? Please give it here then. I found this necklace in the guts of a fish. I could not get rid of the smell. Even reeking of fish, this is priceless. Many thanks. Light checked by the left. No, łatwiej te ryby, patrzcie, z łuku. Ciach i mamy rybę. Co to utonęło? O kurde. To jest trochę zbliżony w tym momencie. On to powinno być. Dobra, nie było tematu. Dobra, zobaczmy, co tutaj mam w okolicy jakieś zadania. No tych dwóch to nie jak widzieliście, nie ogarniam. Dlaczego się tam... Może coś trzeba tam zrobić. Tu mamy jakiś list. Oj. Zagrajmy w Orloga sobie w takim razie. Taki widzę, ten odcinek nam wyszedł. Nastawiłem się na w sumie poboczne, ale widzicie, co to wyszło. Tak, zagrajmy. Co mi ostatnio dołożyli? Złodziej Tyrmra i sztuczka Lokiego. Nieciekawe, wolę to, co mam, że dają. To, co dają. Błogosławieństwa. Próbujemy, kto pierwszy. Zaczynam grę. No i wybaczcie, ja sobie tutaj rzucam kartami. Skurczę, kośćmi. Te z tym, tą taką obwódką, to są po prostu takie, które dadzą nam punkty, za które można tutaj używać specjalnych zdolności, czyli błogosławieństw.
Jak widzicie, musiałbym mieć 4 tutaj obwódki, żeby ją to móc użyć. To, co nie zużyjemy, przechodzi nam na następną rundę. Zaraz zobaczycie, jak to wygląda. No i są 5 rodzajka tych jest kości, czyli tak o topór, strzała, tarcza, hełm, no i ta łapka. Łapka kradnie punkty przeciwnika, strzała atakuje i topór też, i przed strzałą broni tarcza, a przed toporem broni hełm. Wybierz łaskę, jeżeli chcesz. Nie, ja nie chcę. I dostanę punkty za to, zobaczycie. A widzicie? Takie żetony się dostaje. Łapka kradnie przeciwnikowi żeton. Gramy do momentu, aż ktoś z nas nie straci tych wszystkich tutaj swoich żyć pokazanych w postaci właśnie tych kropek, kamyczków, znaczy się. Ładnie mu poleciało. Tarcz nie mam niestety. Chociaż spróbuję mu coś ukraść. O, 2 łapki dostał. No nie powiem, bardzo dobrze mu poleciało. O, zniszczy mi 2 tarcze. O, ładnie mi to wyszło. Dobra. A widzicie, tak jak się coś zablokuje, to on to rzuca jeszcze raz. Czasami się to przydaje, czasami nie. Zobaczmy. O, 2 topory, ale on się obroni przed nimi. No przynajmniej przed jednym się może obronić. Co tu my tu mamy? To punkty. Tutaj dodatkowa obrona. A dajmy sobie. Kurde, co on teraz zrobi? A ja ci pierdzielę. Darth Raid jest chyba takie dosyć mocno kosackie, moim zdaniem. Teraz mi tak przyładuje, że masakra. Dobrze, że się dałem do obrony, bo mnie chyba zmiótł już. No, chyba nie damy rady tego wygrać. Może być bardzo ciężko. Zależy, jak te kości teraz polecą. No, całkiem spoko nawet. Nie jest źle. O, nie wziął tej łapki. Obronę przed strzałą ma topór. Bez sensu to w sumie można powiedzieć. Dobra, my sobie to użyjemy. Zabierzemy mu trochę punktów. This victory will be mine. A i co? Teraz trzeba iść w atak w sumie. W takim razie. Postarać się go uderzyć. No i dobra, uda się na szczęście. Zdrowie za blok. Może być ciężko teraz. Zabierzemy to. Skubany. Ale dobrze, że daliśmy sobie błogosławieństwo Tora. Bo go dobije to. Udało się. No i on mi za to da jeden ten taki z błogosławieństwa. Dostaliśmy Darth Rey, no całkiem fajny to jest. Jak widzieliście sami, można szybko skończyć grę. Jak dobrze się rzuci. Podejdźmy tutaj, może do tych kilku miejsc. Po itemki. A, gdzie to jest? Na górze?
A, tutaj w tej wieży albo na tym balkonie. O, na balkonie. Dobra. I tamte dwie jeszcze weźmiemy. I może zapolujemy na kogoś z zakonu? Albo może polowanie na zakon zostawię na jakiś taki grubszy odcinek, gdzie się tym głównie zajmiemy. No nic. Zobaczmy. Gdzie to jest? Jest tak jakby chyba na... O, to jest tam gdzieś na górze mocno. Chociaż nie. O, fajnie, że skoczyłeś tak. No i dobra. Zobaczmy, gdzie to jest. Jeszcze raz. Rzućmy okiem. O, też na balkonie. Nie, Eivor. No. Szkurde. Padł chłopak. A, to gdzieś pod ziemią chyba. Wiem. A, dynamit jest potrzebny. Znaczy ten dynamit. Jeszcze dynamitu trzeba nam było gdzieś znaleźć. Nie wiem, czy gdzieś tu jest. Nara. Uciekam. Agresywne wazony. Dobranoc. A, dobra, uciekamy. O, tam na górze coś jeszcze jest. Pewnie to tułasz. No i dobra, chyba udało nam się uciec. Dobra, zobaczmy, co tam można jeszcze tutaj poodwalać w okolicy. No to dziwne, jakieś te dwie misje są. A, weźmy może sobie tą zbroję, zbierzmy. Będziemy mieli... No może nie będzie to załatwiony Lunden, bo mimo wszystko jakieś misje tam dziwnie są gdzieś umieszczone. To trzeba było wejść jakoś do środka. A, za daleko biegnę. To jest chyba w środku. A, bo to jest chyba ten klasztor. Tu jest chyba wejście. O. A, tutaj to jest. Okej, ta zbroja też jest gdzieś tutaj. Okej. Ktoś ma klucz chyba do tej zbroi. Chyba nawet dwa widzę klucze są. Nie, może to nie... Nie? Czy ta zbroja jest... A, ta zbroja jest tam dalej. Ktoś z tym jest? Jednak myślałem, że to ktoś ma przy sobie. Się chłopak zbierało trochę. Do tego jest, widzę, otwarcie kluczem. Ale to dziwne. Ciekawe, co to jest takie jasne w środku. A, nie mam. O, mam do tego klucz, okej. Okay.
tego klucz potrzeba? Tak. Gdzieś tu był ten klucz. Trzeba to przepchnąć. Nie tak. Do tyłu, do tyłu. Aha, nie można tu do tyłu. To bez sensu jest trochę. Wiecie tak jeździć? No to bez sensu. O, jeszcze jeden. Atak z zaskoczenia. Nie spodziewaliście mnie się tu, co? Się chłopaków nazbierało. O, skubany uderzył mnie, no co za agresywny ziomek. Dobra, gdzie to ta jest? Ciach, stalowa chmura. Ciekawa nazwa. Bogactwo zwiększyło się. Lekki łuk to jest. Okej. Ciach. Proszę mi z drogi schodzić. No i w sumie wyszedł taki odcinek nie wiadomo co. Miałem tutaj... Myślałem, że tamta misja będzie dłuższa i się tak nastawiłem trochę na nią, tak naprawdę. Nie planowałem nic konkretnego robić, a wyszło, że... Tak jak wyszło. Tutaj widzicie te dwie misje, coś jest... Nie wiem, czy ja nie wiem, czy z nimi jest coś nie... Pewnie, znaczy, pewnie da się je zrobić, ale nie umiem ich zrobić. Jakby ktoś wiedział, to musiałbym sprawdzić gdzieś na necie może o co chodzi z tymi misjami. Tak jakoś dziwnie one są wyjaśnione. Trochę trudna misja i już nie wiem co mam robić, nie? Ale tak jakoś lakonicznie wyjaśnione. O, pewnie na klucz jest. O, tak myślałem. Kto ma klucz, Hamy? Gdzie macie ten klucz? Coś tam? A, bo a propos, właśnie zaraz zrobimy jedną z misji chyba. Wow! Jaka ta fala potworów. Ciao. O. Jaki niemiły pan. Rzucimy. Rzućmy młotkiem. No kurde no. Czemu nie mogę tym młotkiem rzucić? Ej, dawaj, jeszcze raz. Dobra, wskakuj tam do... Jak coś na... O, zeżaruj go! Cyna Wolf, no dobra. Wolnijmy tutaj wszystko. Do boju! O, skrzynka. Gdzie ten ziomek chce to? Mieliśmy go uratować. Wybieg czy coś? Ton?
A, uderzył go akurat. Ale go łucznik zepchnął. Załatwił go? Co to jest ten cyneum? Ej, kurde, jeszcze muszę go co splątać. You disagree with the terms of your captivity. If love be a crime, then yes I do. But I'm only guilty of such a boon. Me, Keener Wolf of the Gleeman. I see. And whose wife did you bet? Oh, the guard captains. And the alewife Luga. And he's an ace muse. But who am I to deny women my company? Hmm? A scoundrel and a poor friend. That may be so, but this scoundrel will play naught but the sweetest music for his freedom. You understand? I, Keene Wolf, have been freed from my bondage and am eternally in your debt. Make good use of your freedom, then. Apologize to your friends and stay out of trouble. Coś mam jeszcze z nim robić? Chyba nie. Nie wiem, skończyła się to zadanie, czy skończyło się? Nie, no dobra, pobiegnie pan za nim. Gdzie on poleciał? No, zostaw tam. To łowienie. Kurde, nie wiem, gdzie on teraz pobiegł. A pewnie tam, na tej miejscówki swojej. Co będzie na tym placu? No idzie on jest. No gdzie ten ziomek poleciał? A, jest. On, nie? Czy nie on? Nie. Nie wiem. Dobra. Idę po te dwie rzeczy, co tu mamy. I w sumie nie wiadomo, co nam wyszło. Co ty, kolega w plecy chcesz być, co? Mam wybieg niby stąd, bo go tu nie ma. Dobra, ale gdzie jest ten klucz jeden? To czy ja go wziąłem, no to tu nie wiem. Dobra. Zatrzymaliśmy gościa. Ale dalej nie wiem, gdzie jest ten klucz. Idę sprawdzić, czy ja go czasami skądś nie wziąłem. Mogę po prostu przeszukiwać tych postaci tutaj. Przypadkiem też wziąć klucz. Aczkolwiek też nie musiałem wcale. Tak, właśnie tak się stało gdzieś. Nie wiem, czy się tak ubędł. No i dobra, weźmy jeszcze sobie tą książkę umiejętności i można się stąd zabijać. Ten ziomek sobie tutaj łazi w tym obozie. Zwiedzanie obozu sobie robi. Dostać. Są tutaj dziurawo. Nie chyba. Tędy? Też nie chyba. Pewnie trzeba jakoś odstrzelić ten tam. O, czy znowu się machnął?
tędy? Teraz nie wiem, to jest podłoga chyba. Nie, nie strzela. Więc zobaczmy. Czy da radę to jakoś tam posłać strzałę. No to ciekawe, jak tam wejść teraz? Zajrzę, czy jakieś dziury w podłodze nie ma. To było wiadomo. Niby nie. Może gdzieś tędy? Na wieżę chyba nie ma sensu wchodzić, nie? To jest jakieś wejście do podziemia? O, to tam daleko. Chyba to podziemia aż nie byłoby. A, tu coś jest. A, dobra, tędy. Okej. Okay. Przez okno. A, i teraz na dół, okej. Okay. No i mamy. Taki duży wikinga trafić nie może. Dobra, zobaczmy, że tu... A, tutaj to po tym Londynie też trzeba było pobiegać, pozbierać te takie pojedyncze, widzę, rzeczy. I wtedy mielibyśmy komplet w sumie tutaj. No, jeszcze te dwie misje i tam coś jest na górze. Ale to będziemy się zajmować. W sumie nie będziemy się tym zajmować. Przynajmniej nie. Ja to zbiorę, ale nie będę tego nagrywał. W następnym odcinku zajmiemy się kampanią. Wracamy do... Albo zobaczcie, przecież ja zapomniałem. Do Octaviana mam jeszcze się oddać tą misję. To oddam tę misję i wtedy skończymy odcinek, ale w następnym będziemy dalej szli z fabułą. Bo w tym myślałem, że nagram coś z pobocznych, ale okazały się te poboczne takie długie, że no po prostu nie spodziewałem się tego. Inna sprawa, a może byśmy pozabijali ludzi z zakonu? Trzeba się zastanowić. No dobra, uwaga, cześć, cześć. W sumie mam i tego jego legionistę i mamy te 10 tych. 10 masek chyba. Chyba, że on chciał więcej teraz. Octavian, I have something that may interest you. Maximilian sends his regards. What? He gave this to you? That perfect little wretch. How did he bring himself to part with it? Ask no questions, hear no lies. I only hope you enjoy it, and that neither of us have to see that man again. Oh, thank you, Eivor. Thank you. Here you are. More relics for your collection. What have you brought for me? Wonderful. And here is something for you. Rzymski pociąg z łaźni. Ile teraz chce? 13. I'm off. Be well, friend. Coś dostaniemy za to? Będzie poziom? O, będzie. I pyk, 12 punktów do wykorzystania. To jeszcze sobie je wykorzystajmy. A właśnie, co my za zdolność w ogóle złapaliśmy tam? A, ulepszenie wilka. Przywołany wilk pozostaje, by walczyć do twojego boku. No dobra, zobaczmy, co my tu mamy. Seria z łuku. No to nie. Co to? Unik. O, i obrażenia. Atak z ukrycia. A, takie specjalnego wyziew. Jak kogoś zabijemy, to opary się pojawią, trujące. Droga kruka. Seria zabójstw. No, zobaczmy, jak to wygląda. No, zabił jednego i co? Rzucił toporem tego. Całkiem spoko może być. Obrażenia przy zabójstwie, a tak wręcz. Szansa krytyczna, droga kruka, to znaczy, że sobie to odpuścimy. Obrażenia przy zabójstwie.
Młotków ja nie używam. Obrażeń od zdolności. A, ulepszenie łuku. Automatyczne łupienie. O! Ja to chcę. Jakoś zabiję, żeby go złupić. No i super. No i dobra. No i nic. I tym ulepszaniem kończymy ten odcinek. W tym odcinku lecimy z fabułą. Tak więc dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Siemaneczko! We'll be right back.